Cześć, witajcie w kolejnym filmie od mtbxc.pl. Ja jestem Tomek i zapraszam Was na kolejny już odcinek programu cyklicznego. Dzisiaj jak zawsze przygotowałem dla Was trzy wiadomości, a na koniec mam też trochę informacji, które chciałbym Wam przekazać. Zaczynamy od tego, że José Antonio Hermida pokazał ostatnio na swoim Facebooku, że będzie jeździł na opuszczanej sztyce JBG 2 DPS. Już rok temu na Andalusia Bike Race José przyszedł do ekipy JBG i tam zagadywał chłopaków, żeby mu pokazali tą sztycę, co i jak. No i założył ją nawet do siebie, miał specjalnie nawierconą ramę, żeby mógł jej używać, żeby schować to mocowanie linki. No a teraz już jeździ na normalnej fabrycznej sztycy i będzie na niej jechał w Cape Epic. Mamy też kilka sygnałów od JBG, że wielu topowych zawodników jest z tą sztycą zainteresowanych. My sami ją aktualnie testujemy i pewnie za jakiś czas pokażemy Wam, jak ten test wypadł. Druga wiadomość dotyczy teamu Focus XC Team i tego, co ostatnio na swoim Twitterze napisał Florian Vogel. O ile to jest jego prawdziwe konto, no bo w sumie różnie może być, ale okazuje się, że Team prawdopodobnie przestaje istnieć, co byłoby dziwne, bo w sumie 2 albo 3 dni temu na profilu na Facebooku tego teamu były tam jakieś posty wrzucane, a okazuje się, że niby Focus nie przedłużył z teamem kontraktu. No, ciekawe, co z tego wyjdzie, bo to w sumie jeden z takich mocniejszych teamów. No, a Florian Vogel to jeden z czołowych zawodników i nagle mogłoby się okazać, że jest bez żadnej drużyny. Ostatnia wiadomość, tym razem ze świata szosy. Pewnie już wiecie, ostatnio było o tym głośno, że Peter Sagan przekazał rower i koszulkę Mistrza Świata papieżowi Franciszkowi. Wszystko to się odbyło na audiencji prywatnej u papieża. Rower taki już pomalowany pod barwy Watykanu, koszulka też z imieniem papieża na plecach, także wszystko to fajnie wyglądało. No ale trzeba powiedzieć, że w sumie u nas to duchowni dostają samochody i to od bezdomnych, a tutaj od Mistrza Świata rower dla papieża. No Peter, postaraj się lepiej następnym razem. 3 newsy mamy za sobą, teraz czas na porcję takich informacji co do programu cyklicznego. Oczywiście mi zależy na tym, żeby jak najwięcej z Was oglądało program cykliczny, natomiast też nie chcę w każdym odcinku Was prosić o jakieś tam udostępnianie, lajkowanie i subskrypcje i tak dalej, bo to nie o to w tym chodzi. Natomiast chciałbym Was zapytać, o jakiej porze by Wam najlepiej pasowało oglądać program cykliczny, bo nie ukrywam, że chciałbym ustawić stałą godzinę emisji tego cyklu. Myślę, że najlepsza byłaby jakaś taka pora wieczorna, około 19:20, bo chyba wtedy najwięcej z nas ma dostęp do komputera czy telefonu, tak żeby można było sobie cokolwiek obejrzeć z dźwiękiem. Nie wiem, powiedzcie, jak Wam pasuje w komentarzu. No i druga informacja jest taka, że wrócimy chyba do tej formuły, w której odcinki udostępniamy za pomocą strony www, bo widać było po statystykach, że tak oglądacie dłuższe odcinki, no i chyba tak Wam jest wygodniej, lepiej, albo program po prostu dociera w ten sposób do większej ilości osób. Jeśli macie jakieś pytania, chcecie się czegoś dowiedzieć, to oczywiście śmiało piszcie w komentarzach. Wchodźcie też na naszą grupę kolarską mtbxc.pl, tam też możemy podyskutować sobie na różne kolarskie tematy. A na dzisiaj to już wszystko, widzimy się w poniedziałek, do zobaczenia, cześć!